Omówię teraz proces inwestycyjny. Dwie kwestie dotyczące sposobu konstruowania przepisów tej księgi. Szanowni Państwo, proces inwestycyjny jest jaki jest i my tutaj nie staraliśmy się wymyśleć jakiegoś nowego sposobu realizacji tego procesu inwestycyjnego. Z jednej strony staraliśmy się, aby w kodeksie zawarte zostały te regulacje, które mają istotny wpływ na to, jak on przebiega, a na dzień dzisiejszy nie zostały uregulowane w ustawie prawo budowlane. Z drugiej strony te regulacje, które już w tej ustawie się znajdują, a uważamy, że nie funkcjonują najlepiej, przedstawiliśmy propozycję, w jaki sposób chcielibyśmy je zmienić. Jeżeli chodzi o najważniejsze inwestycje, które przewijają się przez całą księgę dotyczącą procesu inwestycyjnego, to jest przede wszystkim definicja inwestycji. Kolega już ją wcześniej przybliżył. To są roboty budowlane, to jest zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, to jest inna zmiana zagospodarowania terenu. I tak jak też pan minister wcześniej powiedział, nowe pojęcie zgody inwestycyjnej, które zastępuje dzisiejsze pozwolenie na budowę, dzisiejszego różnego rodzaju zgłoszenia dokonywane na podstawie prawa budowlanego, dzisiejszą decyzję o warunkach zabudowy. I chcielibyśmy, aby ta zgoda inwestycyjna, to postępowanie było prowadzone przez jeden organ i tym organem byłby organ administracji inwestycyjnej, tak jak dzisiaj organ administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosta, a w odniesieniu do niektórych najbardziej skomplikowanych inwestycji w pierwszej instancji wojewoda. I trzecie pojęcie, które zawarte jest w kodeksie i które też przewija się przez tą księgę, to jest pojęcie terenu inwestycji. Ono zastępuje dzisiejsze pojęcie działki budowlanej i chcielibyśmy, aby ono obejmowało co do zasady przynajmniej jedną działkę gruntu, żeby uniknąć sytuacji, w której ten teren inwestycji jest sztucznie dzielony. Dzisiaj często zdarza się, że na przykład decyzje o warunkach zabudowy wydawane są dla dużych obszarów, potem te decyzje są dzielone na mniejsze decyzje w celu umożliwienia zakupu poszczególnych działek. Wydawane są wtedy pozwolenia na budowę, które z tą pierwotną decyzją o warunkach zabudowy mają niewiele wspólnego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kategorię inwestycji, taki podział na kategorie już w chwili obecnej istnieje w prawie budowlanym. Te kategorie przesądzają o tym, jakiego rodzaju inwestycje wymagają pozwolenia na użytkowanie, w jakim trybie są udzielane, czy w trybie decyzji, czy zawiadomienia. Natomiast w ustawie jest też wiele innych podziałów, chociażby na artykuł 29, który przesądza o tym, czy dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia, czy też żadnych czynności nie wymaga. Kwestia inwestycji, które wymagają sprawdzenia przez projektanta sprawdzającego, czy na przykład katalog inwestycji, które wymagają inwentaryzacji wykonawczej. Sposób konstruowania tych katalogów jest różny, różne są siatki pojęciowe używane w tych poszczególnych katalogach. My byśmy chcieli używać jednego sposobu konstruowania tych katalogów, żeby one były w sposób jednolity tworzone właśnie, tak jak mówił już pan minister, w drodze rozporządzenia, aby zapewnić elastyczność tych regulacji, aby umożliwić dostosowanie ich do postępu technologicznego pojawiających się nowych inwestycji. I żeby też zmiana tego katalogu nie wpływała zasadniczo na to, jak wygląda proces inwestycyjny, jak wyglądają przepisy kodeksu. W zależności od tego, do jakiej kategorii dana inwestycja zostanie zaliczona, zależeć będzie, czy wymaga ona zgody inwestycyjnej, czy wymaga zgody na użytkowanie, czy wymaga sporządzenia projektu budowlanego, ale także czy na przykład wymaga pewnych czynności w toku realizacji inwestycji, prowadzenia dziennika budowy, czy wyznaczenia terenu geodezyjnego w terenie. Jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, układ przepisów w księdze trzeciej odpowiada temu, w jaki sposób proces inwestycyjny jest tworzony. Na początku są przepisy materialne dotyczące przede wszystkim usytuowania obiektów budowlanych, potem są przepisy dotyczące przygotowania inwestycji, procesu projektowego i na końcu już etap realizacyjny łącznie z wydawaniem zgody inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące inwestycji, przyjęliśmy przepis dotyczący wymagań podstawowych zawarte na dzień dzisiejszy w artykule 5 prawa budowlanego. Zakładamy, że za ich odpowiednie stosowanie odpowiadać będzie projektant, który tworzy projekt budowlany. Natomiast przewidzieliśmy możliwość formułowania przez ministra, przez inne organy administracji
publicznej, wytycznych, standardów, pewnych wzorców, takie soft law, którego na dzień dzisiejszy w sposób sformalizowany organy tworzyć nie mogą, natomiast często są jakieś stanowiska, jakieś porozumienia przez te organy wydawane i chcielibyśmy, aby one miały jakieś zaczepienie, podstawę prawną w przepisach prawa. Jeżeli chodzi o zasady sytuowania obiektów budowlanych, Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy są różne akty prawne, które regulują te kwestie, zarówno warunki techniczne dotyczące sytuowania budynków, jak i różne ustawy, na przykład ustawa o drogach publicznych określająca minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni. I my uważamy, że tego rodzaju regulacje powinny co do zasady być zamieszczone w jednym miejscu, czyli w kodeksie, powinny być w sposób jednolity tworzone i jednolita powinna być procedura odstępstw od nich, tak się wyrażę. Na dzień dzisiejszy istnieje taki problem, że na etapie planu miejscowego odstępstw od takich przepisów przewidzieć nie można. Zasadą jest, że plan miejscowy ma być zgodny z przepisami prawa. Jeżeli, posłużąc się przykładem z prawa wodnego, jeżeli na danym obszarze bezpośredniego zagrożenia powodziowego obowiązuje zakaz zabudowy, no to gmina uchwalając plan na tym obszarze powinna ten zakaz powielić. Natomiast prawo wodne przewiduje sytuację, w której od takiego zakazu można udzielić odstępstwa, zwolnienia i w takim wypadku inwestor z jednej strony cieszy się, że dostał takie zwolnienie, a z drugiej strony ma problem z tym planem miejscowym, który mu taki zakaz zabudowy ustanowił i od którego odstępstwa uzyskać już nie może i ten plan miejscowy blokuje mu możliwość realizacji inwestycji. My byśmy chcieli, aby kwestia odstępstw, czy jak gdyby innych rozwiązań dotyczących sytuowania obiektów budowlanych była rozstrzygana już na etapie planu miejscowego, żeby co do zasady gmina mogła w sposób swobodny, uwzględniając uwarunkowania miejscowe, określać zasady sytuowania obiektów, czy to na przykład zabudowę garaży na granicy działki, czy inne kwestie takie dosyć szczegółowe, wynikające z charakteru danego obszaru i żeby nie wymagało to bardzo skomplikowanej procedury uzgadniającej. Natomiast są takiego rodzaju obiekty, które stwarzają pewne ryzyko, co do których pozostawienie takiej swobody gminie nie mogłoby nastąpić. Uważam, że to są głównie obiekty liniowe, drogi, koleje, sieci, ale także na przykład cmentarze. Myślę, że ten katalog też jeszcze będzie w toku konsultacji rozbudowywany i wokół tych obiektów przewidujemy powstanie strefy bezpieczeństwa. Pojęcie strefy bezpieczeństwa, strefy technicznej, strefy kontrolnej często już obowiązuje w obecnym stanie prawnym, na przykład gazociągi mają strefy kontrolne, a na przykład sieci elektroenergetyczne takich stref technicznych jednoznacznie określonych w przepisach nie posiadają i to powoduje wiele problemów, więc my byśmy chcieli z jednej strony uregulować, ujednolicić sposoby tworzenia tych stref, ich szerokości, ograniczeń, które w tych strefach obowiązują, a z drugiej strony dać możliwość elastycznej zmiany granic tych stref właśnie na etapie tworzenia planu miejscowego w uzgodnieniu z organem lub podmiotem, który dba za bezpieczeństwo w tej strefie, tudzież jeżeli planu miejscowego nie ma, to w szczególnie uzasadnionych przypadkach na etapie zgody inwestycyjnej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dostęp do drogi publicznej. Chcielibyśmy polepszyć standard dostępu inwestycji do drogi publicznej na obszarach nowej urbanizacji, czyli na obszarach na dzień dzisiejszy niezurbanizowanych, na których będzie przewidywana urbanizacja na podstawie planu miejscowego. Chcielibyśmy, aby ten dostęp do drogi publicznej był bezpośredni. Jeżeli struktura nieruchomości na tym terenie na to nie pozwala, to w takim wypadku konieczne byłoby przeprowadzenie procedury scaleniowej. Natomiast w odniesieniu do innych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi dopuszczamy możliwość dostępu przez drogi wewnętrzne, ale określamy minimalną szerokość działki, na której taka droga mogłaby powstać. Chcielibyśmy, aby po prostu te drogi były kondycyjnie wyznaczane i miały taką szerokość, która umożliwi powiedzmy cywilizowany dostęp do tych nieruchomości, żeby to się nie odbywało na bardzo wąskich drogach, w szczególności służebności. Jeżeli chodzi o warunki techniczne, Szanowni Państwo, jest to materia bardzo skomplikowana i oczywiście w kodeksie wszystkich warunków technicznych nie bylibyśmy w stanie zamieścić, dlatego przewidujemy, że będą one określane w drodze rozporządzeń.
Natomiast chcielibyśmy zmienić sposób formułowania tych przepisów. Chcielibyśmy, żeby każdy warunek techniczny, każdy przepis zawierający warunek techniczny wyrażał pewien cel, pewne dobro, które ma być chronione i które uważa ustawodawca, projektodawca za warte ochrony i wskazywał sposób, w jaki ta ochrona ma nastąpić. Natomiast wiadomo, że myśl techniczna ewoluuje, tworzone są nowe rozwiązania, co do zasady bardziej efektywne, sprawniejsze niż dotychczas i przewidujemy możliwość, że wraz z tym postępem technicznym te rozwiązania będą mogły być wprowadzane jako alternatywne w stosunku do tych warunków technicznych. Nie chcielibyśmy za każdym razem zmieniać tych rozporządzeń, tylko pozostawić możliwość projektantom, aby wypracowywali te rozwiązania zamienne o równoważnym stopniu użyteczności czy bezpieczeństwa i po prostu je stosowali. I w zależności od tego, jakie dobro będzie chronione, jaki będzie ciężar gatunkowy danego przepisu technicznego, albo pozostawimy samego projektanta z tym rozwiązaniem technicznym i uznamy, że jego wiedza, doświadczenie, wykształcenie pozwala mu samodzielnie opracować to rozwiązanie zamienne, albo będziemy chcieli, aby było ono uzupełnione, czy to przez ekspertyzę właściwego rzeczoznawcy, czy to przez zatwierdzenie tego rozwiązania zamiennego przez właściwy organ administracji publicznej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przygotowanie inwestycji, podstawą realizacji inwestycji będzie, tak jak dotychczas, projekt budowlany. Chcielibyśmy, aby składał się co do zasady z dwóch podstawowych części, projekt urbanistyczno-architektoniczny i projekt techniczny. Projekt budowlany będzie wymagany dla kategorii od 3 do 6. Dla niższych kategorii, jeżeli ta inwestycja będzie szczególnie skomplikowana, organ będzie mógł nałożyć obowiązek sporządzenia takiego projektu budowlanego. Ten projekt urbanistyczno-architektoniczny, gdyby go porównać do dzisiejszych regulacji, to będzie projekt zagospodarowania terenu wzbogacony o warstwę architektoniczną, o gabaryty, formę architektoniczną obiektu budowlanego. Natomiast w projekcie technicznym zawierane będą kwestie konstrukcyjne, kwestie instalacyjne, te kwestie, które nie wpływają na sposób gospodarowania przestrzenią i te elementy nie będą podlegały weryfikacji na etapie zgody inwestycyjnej. Podejmujemy próbę uregulowania kwestii uzgodnień projektu budowlanego. Na dzień dzisiejszy kwestie te regulowane są różnymi ustawami, czy to o ochronie przeciwpożarowej, czy to o sanepidzie. Różne są procedury, różne podmioty dokonują tych uzgodnień, różne są tam terminy. My przedstawiamy co do zasady dwie ścieżki. Jedna, w której uzgodnienia dokonuje rzeczoznawca, to dotyczy właśnie ochrony przeciwpożarowej czy sanepidu. Druga, w której uzgadnia organ administracji publicznej w przypadku dróg publicznych. Szanowni Państwo, dla inwestycji, które nie wymagają sporządzenia projektu budowlanego, na dzień dzisiejszy prawo budowlane przewiduje procedurę zgłoszenia. I do tego zgłoszenia, w zależności od potrzeb, jak stanowi ustawa, należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki. I tak naprawdę to, jakie szkice i jakie rysunki wymagane będą dla danej inwestycji, przesądza o tym organ administracji architektoniczno-budowlanej. My chcielibyśmy, aby inwestor wiedział, czego może się spodziewać, aby uregulować kwestie tych dokumentów, które są wymagane w takiej sytuacji i proponujemy użycie pojęcia plan sytuacyjny. Ono na dzień dzisiejszy istnieje w systemie prawa budowlanego, w systemie prawa geodezyjnego i kartograficznego i chcielibyśmy, aby ten plan sytuacyjny był pewnym szkicem sporządzanym co do zasady przez inwestora na mapie, która będzie pochodziła z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która będzie miała przynajmniej wskazane granice działek ewidencyjnych, a w niektórych przypadkach również dane z GESUT-u, czyli położenie sieci uzbrojenia terenu i taki załącznik mapowy byłby właśnie podstawą do oceny, czy dana dosyć prosta inwestycja, bo to jest dedykowane dla kategorii drugiej, jest zgodna z przepisami prawa, jest zgodna z planem miejscowym. Szanowni Państwo, przepisy dotyczące podziału nieruchomości na dzień dzisiejszy uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. One w ogromnej większości wpływają na proces inwestycyjny, wpływają na to, na jaką wielkość będzie miała działka, na której będzie realizowana inwestycja,
i wtedy i tym samym, jaki będzie standard tej zabudowy. Uważamy, że to jest element procesu inwestycyjnego i powinna być ten podział nieruchomości regulowany w kodeksie. Dookreślamy warunki podziału, które na dzień dzisiejszy są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Z jednej strony chcemy, żeby ta działka, wielkość tej działki i jej kształt był dostosowany do planowanej inwestycji, z drugiej strony, aby miała dostęp do drogi publicznej, z trzeciej strony, aby nie była ona sprzeczna z interesem publicznym. I co do zasady chcielibyśmy, aby te podziały nieruchomości były dokonywane w zgodzie inwestycyjnej w ramach jednego postępowania razem z przedłożonym projektem budowlanym. Natomiast w niektórych przypadkach, na przykład w celu zniesienia współwłasności czy podziałów spadkowych, przewidujemy możliwość, aby to było wydawane w odrębnej decyzji. Kolejnym elementem, który na dzień dzisiejszy nie jest regulowany przez prawo budowlane, a w naszej ocenie wpływa na proces inwestycyjny, jest jego elementem, to są narady koordynacyjne. Tutaj zbyt dużych zmian nie wprowadziliśmy. Co do zasady przenieśliśmy przepisy, które na dzień dzisiejszy zawarte są w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Wprowadzamy rozróżnienie na narady obowiązkowe, które dotyczą dzisiejszych sieci uzbrojenia terenu i narady dobrowolne, które mogą być prowadzone na przykład przy lokalizacji dróg czy linii kolejowych. Podtrzymujemy zasadę, że wyniki tych narad nie są wiążące, co już dzisiaj wynika z przepisów. Oczywiście wprowadzamy możliwość ich prowadzenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. I ostatnia kwestia, która też nie jest regulowana stricte przez prawo budowlane, ale wpływa bardzo istotnie na proces inwestycyjny, to jest kwestia przyłączy i zjazdów. Zasady przyłączania do sieci, czy to elektroenergetycznej, czy gazowej, czy wodociągowej, są różne. Różne są pojęcia tych sieci i tych przyłączy, często ze sobą, że tak powiem, sprzeczne i inwestor musi zagłębiać się w każdą procedurę przyłączeniową, bo inaczej zupełnie wygląda ta procedura dla sieci gazowych, inaczej dla sieci elektroenergetycznych. Po części jest to uzasadnione ze względu na to, że jak gdyby jest inny charakter techniczny, ale chcielibyśmy, aby z punktu widzenia proceduralnego, czyli dokumentów, jakie inwestor musi przyłączyć, podstawowych zasad tego, kto przyłącza, czyja to jest odpowiedzialność, w jakim wypadku może być ona przerzucona na inwestora, żeby te zasady były jednolite. W kodeksie przewidujemy jedną definicję wspólną dla przyłączy. Chcielibyśmy elementy techniczne przesądzić w rozporządzeniu i chcielibyśmy wprowadzić zasadę, że budowa przyłączy i tak samo zjazdów z dróg publicznych należy czy to do gestorów, czy do zarządców. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji, szanowni państwo, utrzymujemy dzisiejszy podział dotyczący uczestników procesu inwestycyjnego, natomiast wprowadzamy, jak gdyby uwypuklamy rolę głównego projektanta. De facto w bardziej złożonych projektach już dzisiaj można powiedzieć, że istnieje główny projektant, natomiast prawo budowlane tego nie widzi, a przynajmniej nie widzi tego wyraźnie i chcielibyśmy jednoznacznie przesądzić, za co odpowiada główny projektant, też z punktu widzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, a za jakie elementy odpowiada projektant współpracujący. Jeżeli chodzi o proces projektowy, o sporządzanie projektów budowlanych, wiadomo, muszą być one sporządzane na mapach do celów projektowych i w obecnym systemie, przy obecnych regulacjach istnieją duże problemy z terminowością pozyskiwania materiałów, zasobu i jak gdyby sporządzenie map do celów projektowych jest długotrwałe. Zdiagnozowaliśmy, że to po części wynika z regulacji obecnego prawa geodezyjnego i kartograficznego i w odniesieniu do tych najważniejszych materiałów geodezyjnych, które są kluczowe dla procesu inwestycyjnego, czy to mapy do celów projektowych, czy mapy z projektem podziału nieruchomości, czy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wprowadzamy pewne modyfikacje w kodeksie. One dotyczą zarówno terminów udostępniania materiałów zasobu, czy terminów dokonania weryfikacji, ale także stopnia ich skomplikowania. Wychodzimy z założenia, że geodeta, który zna teren, który pracował już w danym powiecie, na danym obszarze,
jest w stanie sam określić materiały geodezyjne, które są potrzebne do wykonania pracy geodezyjnej, niekoniecznie musi dokonywać uzgodnienia i tracić na to czasu z organem służby geodezyjnej kartograficznej, a z drugiej strony chcielibyśmy uregulować ostatecznie w pewnym sensie kwestię uwierzytelnień materiałów wykonywanych przez geodezę, tak aby w ramach weryfikacji te mapy do celów projektowych czy inwentaryzacje powykonawcze były od razu potwierdzane za zgodność z zasobem. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zgodę inwestycyjną, wymagana jest ona dla inwestycji zaliczanych od kategorii 2 do 6. Natomiast dajemy możliwość, aby także dla kategorii 1 została ona udzielona. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma. Natomiast zdarzały się sytuacje, to właśnie analiza skarg, które wpływają do ministerstwa, pokazała, że także dla tych najprostszych inwestycji czasami pojawiają się wątpliwości i inwestor chciałby mieć pewność, chciałby mieć rozstrzygnięcie organu, które wskaże, że jego zamiar inwestycyjny, chociażby ta wskazana przez pana ministra psia buda, jest legalna i że jak gdyby nie ma żadnych wątpliwości co do tego, czy ona może być zbudowana, zlokalizowana w konkretnym miejscu. Usunęliśmy wszelkie bariery dotyczące cyfryzacji procesu wydawania zgody inwestycyjnej. Nawiązaliśmy współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji i będziemy starali się doprowadzić do sytuacji, w której cały ten proces będzie mógł być przeprowadzony w postaci cyfrowej, czy to złożenie wniosku, czy to złożenie projektu budowlanego, czy to potwierdzenie ważności, czy jak gdyby oryginalności poszczególnych dokumentów dołączanych do wniosku przez inwestora. Będziemy tutaj szukali takiego rozwiązania, które będzie proste w obsłudze i stosunkowo też oczywiście tanie we wprowadzeniu, tak aby rozwiązania te po prostu dały się implementować na grunt organów administracji inwestycyjnej. I daleko idąca zmiana dotycząca procedury postępowania, czyli wyjście z założenia, że ponieważ docelowo plany miejscowe będą planami realizacyjnymi, większość problemów przestrzennych i sporów zostanie już rozstrzygnięta na etapie, na którym został sporządzony plan miejscowy. Chcielibyśmy, aby inwestor był jedyną stroną postępowania. Wynika to z faktu, że na dzień dzisiejszy inne strony postępowania nie mają istotnego wpływu na to, jak ta inwestycja będzie wyglądać. Ich jedyna rola i uprawnienie ogranicza się do tego, żeby składać odwołania i w pewnym sensie rzucać kłody pod nogi inwestorowi. Natomiast brak jest w obecnych regulacjach mechanizmu, który pozwoliłby im wpłynąć na to, jak ta inwestycja będzie realnie wyglądać. Uważamy, że właśnie plan miejscowy jest takim aktem, procedura jego sporządzenia jest na tyle elastyczna, że umożliwia na tym etapie przesądzanie właśnie kwestii tego, czy dana inwestycja może być zrealizowana, w jakiej odległości od granicy działki i tak dalej. Dlatego na etapie realizacyjnym ograniczamy ilość stron do inwestora. Tak jak już wcześniej wspomniałem, organ administracji inwestycyjnej będzie weryfikował zgodność z prawem jedynie projektu urbanistyczno-architektonicznego. Te elementy techniczne nie będą podlegały ocenie przez organ. Jeżeli chodzi o, wprowadzamy także wyraźną rozróżnienie na weryfikację materialną i formalną. Dzisiejsze prawo budowlane w artykule 35 mówi o weryfikacji materialnej, natomiast weryfikacja formalna nie jest jednoznacznie opisana. My tego dokonujemy, wprowadzamy także inne troszeczkę terminy wydawania rozstrzygnięć co do zgody inwestycyjnej. Milcząca zgoda inwestycyjna. Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju w chwili obecnej pracuje nad projektem zmiany kodeksu postępowania administracyjnego i projektem przewiduje wprowadzenie nowej regulacji do kodeksu, uznanie za równoważne decyzji administracyjnej rozstrzygnięcia w formie milczącej. I my się wpisujemy w ten projekt i przewidujemy, że w odniesieniu do określonych kategorii inwestycji możliwe będzie udzielenie milczącej zgody i ta zgoda będzie miała dokładnie taki sam skutek, jak zgoda udzielona w formie decyzji, to znaczy będzie przysługiwać od niej odwołanie, skarga do sądu administracyjnego, dopuszczalne będzie stwierdzenie jej nieważności, czy też wznowienie postępowania. Czyli na dzień dzisiejszy ktoś, kto dokonał zgłoszenia
jego sytuacja prawna jest inna niż osoby, która uzyskała decyzję administracyjną, decyzję o pozwoleniu na budowę, my chcielibyśmy, aby ta sytuacja prawna była dokładnie taka sama. Tutaj jeszcze wskażę na jeden przepis proceduralny, możliwość przejścia z postępowania zainicjowanego takim wnioskiem o milczącą zgodę na postępowanie zwykłe. Na dzień dzisiejszy prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Organ musi wnieść sprzeciw, jeżeli ze względów formalnych nie może być udzielona milcząca zgoda i zmusza inwestora do złożenia raz jeszcze tych samych dokumentów w formie wniosku o pozwolenie na budowę. My byśmy chcieli, aby ta procedura trwała dalej przy założeniu, że zostanie ona zakończona decyzją administracyjną. Jeżeli chodzi o inwestowanie na obszarze nieobjętym planem miejscowym, tak jak już wspomniał kolega, uważamy, że dzisiejsza decyzja o warunkach zabudowy nie jest prawidłową, oczekiwaną formą gospodarowania przestrzenią. Jej związany charakter powoduje, że bardzo często organy gminy, mimo że nie chcą, to muszą wydawać decyzję o warunkach zabudowy i bardzo istotnie ograniczają one zdolność do kształtowania polityki przestrzennej, rozrywają tą gminę, nakazując po zrealizowaniu tych inwestycji na budowanie infrastruktury technicznej, społecznej na terenach, na których te gminy rozwoju przestrzennego nie przewidywały. My zakładamy, że takie inwestowanie na obszarze nieobjętym planem miejscowym będzie stanowiło wyjątek. Natomiast oczywiście je dopuszczamy, no bo nie nakładamy obowiązku sporządzenia planów miejscowych na całej powierzchni kraju. I sposobem, w jaki chcemy ucywilizować to inwestowanie na obszarach nieobjętych planem miejscowym, jest przede wszystkim wzmocnienie roli studium i wskazanie, że to inwestowanie bez planu musi być zgodne ze studium. Jeżeli zamierzona inwestycja nie będzie się wpisywała w politykę gminy określoną w studium, to będzie to podstawa wydania decyzji odmownej. Określamy także inne warunki, można powiedzieć, w pewnym sensie zbliżone do dzisiejszego artykułu 61 ustawy o planowaniu, natomiast bardziej szczegółowe, dostosowane do różnych rodzajów inwestycji. No i tutaj istotna zmiana też taka, ponieważ rozstrzygnięcie to będzie następowało w ramach zgody inwestycyjnej, to będzie ono dokonywane przez starostów. I procedura ta siłą rzeczy będzie składała się, można powiedzieć, z dwóch etapów. Pierwszy będzie inicjowany wnioskiem inwestora przedstawiającym koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, czyli jego pomysł na to, w jaki sposób chciałby dany teren zagospodarować, jaką inwestycję chciałby zrealizować. I w tym pierwszym etapie nastąpi weryfikacja zgodności tego zamierzenia z przepisami prawa, głównie ze studium, z najbliższym otoczeniem. Nastąpi etap uzgodnień z różnymi organami. Jeżeli ta inwestycja będzie zgodna z przepisami prawa, to organ będzie wydawał postanowienie o dopuszczalności realizacji inwestycji i wtedy inwestor będzie miał określony okres czasu na to, żeby nabyć prawo do terenu, na to, żeby sporządzić projekt budowlany i w drugim etapie dokonać zatwierdzenia tego projektu budowlanego. Jeżeli natomiast już na pierwszym etapie widać, że ta inwestycja nie może być zrealizowana, to po prostu organ będzie wydawał decyzję odmowną. I ponieważ tutaj nie ma planu miejscowego, kwestie dotyczące sposobu i jak gdyby możliwości realizacji inwestycji nie zostały szczegółowo opisane w procedurze planistycznej i przeanalizowane z sąsiadami, zakładamy, że będzie tutaj szerszy katalog stron postępowania. Między innymi gmina będzie taką stroną postępowania. Jeżeli chodzi o zgodę na użytkowanie, szanowni państwo, tutaj daleko idących zmian nie ma. Wymagana ona będzie od kategorii trzeciej. Na zasadach zbliżonych do zgody inwestycyjnej dla tej kategorii trzeciej będzie mogła być wydana w formie milczącej. To jest odpowiednik dzisiejszego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Od kategorii czwartej do szóstej będzie obowiązkowa kontrola, tak jak ma to miejsce na dzień dzisiejszy. I również tutaj inwestor będzie jedyną stroną postępowania. Szanowni państwo, to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze regulacje zawarte w księdze trzeciej. Dziękuję bardzo.